i kolegów, którzy się masz swoje podpisy? Ja mam tylko dwa, ale idę jeszcze po jeden na szaliku. Na szaliku będę, masz, tak? No. Pokaż. Ja będę miał wszystkie trzy, chcę mieć. Pokaż. O, tutaj jest. Ale tam odbieram odpadnie. No super. Wyposażona pięknie. A ty pokaż, co masz. Super. Bo ja mam na szaliku. Na szaliku masz? Pokaż. O. Podziękowali za przybycie bramami naszym piłkarzom. Poprosiłem Bartka, żeby pomógł nam zorganizować doping. Może nas pomożecie dopingiem przed jutrzejszym meczem? Podobało się? Tak. Widzimy się na meczu w jakimś najbliższym? Tak. Tak? A wychodzicie na mecze do nas na stadion? Ja, postaramy się jakoś. No trzeba wspierać chłopaków. Potrzebujemy waszego dopingu, także miejcie to na uwadze. Dobrze. O, to jest podstawa przy dzieciach właśnie. Wody z takim luzem, żeby nie było bariery takiej między nami, że oto to przyszedł tylko na luzie, bo mamy tu samo dzieci. Wiem, jak to jest ten, też mi to sprawia frajdę, zabawa z dziećmi. Cieszę się, że mogę brać udział w czymś takim, bo wiem, że też wiem, że dzieciakom sprawimy trochę frajdy, a przy okazji sam z tego radość czerpię. Mhm. Też pewnie taki jakiś motywacyjny kop do dalszej pracy, że gdzieś tam jednak to wsparcie wśród najmłodszych jest. No, pewnie, jest siła w młodym na rybku Głogowskim. Czyli tam rzesze następnych kibiców rosną, trzeba dbać o to. Się przygotowały. Na pewno co? No przede wszystkim dużo radości właśnie dla dzieciaków, dla nas i fajnie wrócić do tych czasów, jak się było takim małym i ze wszystkiego można było się cieszyć. Mhm. Naprawdę szacunek dla tych dzieciaków, tak się przygotowało do tego i tak podeszło do tematu. Też chyba taka dawka motywacji przed meczem, że gdzieś tam to wsparcie wśród najmłodszych dzieciaków jednak jest widoczne i słyszalne. No dokładnie, nie no, widać, że te przyśpiewki też znają, także co na trybunach się śpiewa, także nie, fajnie jest tylko jutro wygrać i w niedzielę i no, ja by tak było, nie? Tak. Pierwszy w sumie poważniejszy trening, tak pół żartem, pół serio po tej kontuzji, więc chyba co, niedługo powrót, tak? Nie, ja myślę, że to jeszcze trochę potrwa, ale generalnie z nogą i z moim zdrowiem jest coraz lepiej. Mam nadzieję, że tak już będzie to wszystko toczyło się do końca i wiosną wrócę na boisko. Na najbliższym meczu trzymam kciuki. Dziękuję bardzo.